Dzień dobry, szanowni państwo. Kto broni ludzi zamieszanych w aferę związaną z wyłudzaniem VAT-u? No, okazuje się, że w Polsce tacy ludzie z dużym prawdopodobieństwem chronieni są przez prokuratora. Prokuraturę Zbigniewa Ziobry, prokuratorów mianowanych przez Zbigniewa Ziobrę. Ludzi, którzy swoją karierę zawdzięczają panu ministrowi Ziobro. W tej sprawie mamy oczywiście drugie dno. Mówię o dzisiejszym tekście Gazety Wyborczej. Bo sprawa dotyczy człowieka, który jest bratem komendanta głównego policji. Komendanta głównego policji, który wydaje się być człowiekiem nieodwoływalnym. No bo po tej kompromitacji, z którą mieliśmy do czynienia kilka tygodni temu, gdy pan komendant Szymczyk wysadził komendę główną policji granatnikiem, no wydawało się dość oczywiste, że zostanie zdymisjonowany. Tymczasem obóz władzy broni go jak przysłowiowej niepodległości. I dziś w kontekście informacji, które podaje Gazeta Wyborcza, zasadne wydają się pytania, co takiego ma pan generał Szymczyk? Jakie informacje ma generał Szymczyk, że okazuje się, że jest człowiekiem nieodwoływalnym, nienaruszalnym? Jego brat, jak pisze Gazeta Wyborcza, jest człowiekiem zamieszanym w kwestie karuzel VAT-owskich. Jest człowiekiem, któremu stawiane są bardzo poważne zarzuty. A mimo to ani bratem pana komendanta, ani samym panem komendantem służby państwowe jakoś dziwnym trafem politycy się nie zajmują. Dziś zadajemy pytania, czy to jest przypadek? Czy przypadkiem jest to, że prokurator mianowany przez pana Zbigniewa Ziobrę w tej sprawie jednoosobowo naciskał na prokuratora prowadzącego sprawę, aby nie stosować środka zapobiegać temu, aby mataczyć w śledztwie. Wydaje się, że pan minister Ziobro, zamiast pisać listy do pana prezydenta, powinien posprzątać tą stajnię augiasza, którą stała się prokuratura. Powinien wyjaśnić tę sprawę, powinien dziś, zamiast robić konferencję prasową o tym, jak będzie blokował KPO dla Polaków, powinien dziś wyjaśnić sprawy związane z tym, co dzieje się w prokuraturze, która jemu podlega. Sprawa jest bulwersująca. Sprawa pokazuje tak naprawdę całą kuchnię tego, w jaki sposób działają służby państwowe zarządzane przez PiS. Wydaje się, że mamy do czynienia z mechanizmami, które śmiało określić można jako mechanizmy rodem z filmów gangsterskich. Prokuratura broni tych, którzy podejrzani są o poważne przestępstwa. W tle są jakieś dziwne, niejasne relacje z komendantem głównym policji. Oczywiście nikt nie wybiera sobie brata i nikt nie wybiera sobie tego, co ten brat robi. Ale z całą pewnością pytania dotyczące tego, czy pan komendant ma coś wspólnego z tym, co dzieje się w prokuraturze w Lublinie, są zasadne. I na te pytania musi odpowiedzieć minister Ziobro i do tych spraw musi odnieść się także pan generał Szymczyk. My będziemy żądali informacji prokuratora generalnego w tym temacie. Będziemy żądali tego, aby prokurator generalny odniósł się do tej sprawy. Będziemy żądali udostępnienia opinii publicznej wszystkich dokumentów dotyczących tej bulwersującej sprawy. Szanowni państwo, domagamy się informacji od prokuratora generalnego, czy ma wiedzę na temat postępowania w sprawie Łukasza S., czy wpływał na prokuratora prowadzącego, aby powstrzymał się od środka aresztowego. Czy prokurator generalny kontaktował się w tej sprawie z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem. Bo to jest coś przedziwnego, że kolejna karuzela VAT-owska, o której tak często mówi Mateusz Morawiecki, który to tak bardzo atakuje przedsiębiorców, często uczciwych, ale kolejną karuzelę VAT-owską znalazł wokół siebie właściwie. Jedna była w Ministerstwie Finansów, a teraz okazuje się, że druga jest wokół brata komendanta głównego policji, którego tak bardzo broni właśnie i premier, i minister spraw wewnętrznych. Właściwie być może, że to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego komendant główny policji ciągle sprawuje ten urząd i nie został po tym wysadzaniu komendy głównej policji odwołany. Bo wszyscy wiemy, że w normalnych zasadach
komendant główny policji po użyciu granatnika we własnym gabinecie powinien zostać odwołany. Ale być może ma haki na prokuratora generalnego, na premiera, na wiele innych osób i dlatego nie został ciągle odwołany, a jego brat nie jest wsadzony do aresztu, choć wszystko wskazuje na to, że powinien w tym areszcie się znaleźć. Czyje interesy chroni tak naprawdę Jarosław Szymczyk? Czyje interesy chroni jego brat? I czyje interesy chroni Zbigniew Ziobro? To wszystko wygląda na jedną wielką ośmiornicę polityczno-VAT-owską, która łupi Polaków. I to jest rzecz kompromitująca, że premier toleruje takie zachowania, że minister spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości są w to zamieszani. I jest jeszcze jedna bardzo ważna wątpliwość. Czy w tej sytuacji komendant główny policji powinien mieć poświadczenie bezpieczeństwa wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Czy komendant główny policji powinien mieć dostęp do klauzul ściśle tajnych w momencie, kiedy jego brat jest ściśle powiązany z karuzelami VAT-owskimi i grozi mu areszt i wysokie więzienie? W normalnych zasadach ABW powinno cofnąć takie poświadczenie i powinno robić w tej sprawie poświadczenie. W tej sprawie mamy bardzo dużo zaniechań, bardzo dużo okoliczności nagle sprzyjających tym przestępcom, czy osobom podejrzanym o poważne przestępstwa. I dlatego będziemy domagać się informacji od ministra sprawiedliwości i od premiera w tej sprawie. Szanowni Państwo, sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Mówimy o bracie komendanta głównego policji. I mówimy o potencjalnych naciskach ze szczebla prokuratury regionalnej na to, aby tą sprawą po prostu się nie zajmować.